chyba 14 września 2020. Mieliśmy ciekawe dzisiaj zjawiska związane z urwaniem kabla. Po prostu przyjechała koparka i najpierw zdiagnozowaliśmy, że to będzie problem gdzieś w pobliżu koparki. Później okazało się, że no, znaliśmy drugie miejsce, gdzie tam ta koparka wjechała kołem, zrobiła taką bruzdę, musieliśmy tam przerwanie zaczęliśmy robić i okazało się, że to nie to. I tam stwierdzili dopiero lafetometrem, że to jest gdzieś 200 ileś metrów. I okazało się, że koparka trzeci raz podjechała w takie miejsce, gdzie najechała na mufę i zmiażdżyła nam kółka z Peter. Coś niesamowitego, jeżeli chodzi o zdarzenie. Czyli błędne diagnozy były dwa razy. Tak, musiał się być inicjatorem tych błędnych diagnoz. Czyli doświadczenie tu ma gówno do gadania. Zasługi to nie mają nic do rzeczy, powiedział Marian Witek. A kto znał ten film, powie, że to nie Marian. Dobra, na razie, chłopcy, cześć.